Na boisku w Kobierzycach odbył się Kobierzycki Dzień Dziecka. Tutaj przyjechali mieszkańcy nie tylko gminy Kobierzyce, ale spotkaliśmy również mieszkańców innych gmin, a nawet przyjezdnych z Wrocławia, dlatego że na boisku bardzo dużo atrakcji. Dzisiaj mamy piękną pogodę, bardzo się cieszymy, ponieważ świętujemy dziś w Kobierzycach na naszym stadionie Dzień Dziecka. Dzieci jest bardzo dużo, atrakcji mnóstwo. Sama mam ochotę zjechać z niejednej zjeżdżalni. Na stadionie przy parku w Kobierzycach na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Były zabawy sportowe, gry z konkursami, a także przekąski i słodycze. Największą atrakcją cieszyła się dmuchawa z pianą. Dzieci są przeszczęśliwe, korzystaliśmy już z dmuchańców. Idziemy na kolejne atrakcje, także jest przecudownie. Pogoda nam sprzyja, nic tylko się cieszyć. Zrobiłam już doniczkę, ołówek i właśnie zaraz będziemy iść na kolejne atrakcje, więc jest świetnie. Dzieci zachwycone pianą, ale troszeczkę nieprzygotowane, natomiast widzę, że towarzystwo bardzo dobrze się bawi, sporo osób, zaraz zobaczymy, jakie są atrakcje. Warto skorzystać, bo to jednak jakaś fajna atrakcja, żeby właśnie spędzić sobie fajnie czas z przyjaciółmi. Mi najbardziej piana się podoba. Dzieciaki są po prostu całe mokre, całe w pianie, ale to najważniejsze, że szczęśliwe i myślę, że to jest taki główny tutaj element przybycia tutaj. Świetnego kardy, łódeczki wodne, super, rewelacja. Dla mnie super, przyjechaliśmy z Wrocławia, także polecam. Na spragnionych czekała darmowa woda z owocami przygotowana przez Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. My jak co roku na każdej tego typu imprezie serwujemy naszą kobierzycką wodę. Cieszymy się, że mamy okazję właśnie pokazać mieszkańcom, że woda, którą na co dzień dostarczamy, jest naprawdę dobrej jakości, jest zdatna do spożycia i w taki dzień upalny jak dzisiaj, to tutaj akurat mamy dużo chętnych do spróbowania naszej wody. Kobierzycki stadion odwiedziły setki dzieci, gdzie hucznie obchodzono ich święto. Monika Suder, Echo 24.